Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, pamiętamy, że festyn ten powstał przed laty po to, aby łączyć wszystkie grupy, wszystkie instytucje, które tutaj żyją na Wrzosach, które są obok nas. I moi drodzy, chcemy się tutaj wspólnie dzisiaj radować. Okazją do tego jest 85. rocznica powstania naszej parafii i 10-lecie poświęcenia naszego kościoła. Dzisiaj w sposób taki uroczysty cieszymy się właśnie tą radością tych pięknych rocznic. Cieszymy się, moi drodzy, że po tych latach, dwóch latach, kiedy nie mogliśmy organizować masowych imprez, znowu możemy się bawić, znowu możemy się cieszyć i po prostu być z sobą razem. Zapraszam was, moi drodzy, do wspólnego świętowania. Dzisiaj właśnie w taki sposób przygotowanych jest wiele atrakcji. Za chwilę osoba prowadząca to wszystko wam przedstawi. Natomiast ja będę się starał, moi drodzy, również tutaj wpadać na scenę z naszymi gośćmi, którzy nam towarzyszą. Są, moi drodzy, już prawie wszyscy, którzy występują na stanowiskach wokół naszego kościoła. Też tak będzie pewnie cały czas, że będziemy również mieli gorące informacje. Zapraszam więc, moi drodzy, was do wspólnego świętowania. Oddaję mikrofon naszym prowadzącym, którzy przedstawią program. Zresztą jest on wywieszony. Patrzcie, jest rycerz, będzie policja, będzie wojsko już jest, jest muzeum, atrakcje kulinarne. Wszystko to, moi drodzy, za symboliczną cegiełkę, którą tam gdzieś koło kościoła można nabyć. Wiara, może, nie może, porzucać zaraz, góry do góry, może.
Lecz jest jeden taniec znany w całym świecie. To skoczek na kobiach z całym ich krzesanem. Spróbuj go zatańczyć, na ciebie czekamy. Towarzyszy mi to cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się znieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu. W mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. O, jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzban teraz szansę ma. Inny kolor, inny kolor. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. O, hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie.
Rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, 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 nie bój się. Możesz sobie iść, kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Kiedy ochotę miałam na kino, tyś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale tyś cenił czas swój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś big beat. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki humor poprawią mi w mig. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub z Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. A Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosił mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? A zatem szlachetni goście, tako też witajcie bardzo serdecznie. I wy, zacni mieszkańcy miasta Torunia i goście krain wszelkich. Oto my przybyliśmy do was z wartowni Dworu Mieszczańskiego. Mnie samemu na imię Artur, jestem mistrzem kompanii Świętego Jerzego. W asyście Wojciecha, tako też Michała oraz Adriana w służbie rycerza Sebastiana rodu Hałabała oraz Magdalena. Takoż wielkie brawa dla nich. Żwawo, kiełbachę żarliśta, grochówkę to zacnie. Zatem, moi drodzy, dzisiaj opowiemy sobie o tym, nie tylko kim rycerz w dawnych czasach był na scenie, ale będziemy potrzebowali pomocy niektórych z was. Jesteście odważni?
Dobra, to za chwileczkę będziemy was potrzebowali. Zatem, moi drodzy, w dawnych czasach nie każdy, kto nosił broń, od razu był rycerzem. Opowiemy sobie o tym, jak ludzie w czasach dawnych żyli i co na co dzień czynili. Zatem potrzebujemy jednego ochotnika teraz. Będzie to ten gałgan, który kiełbachę pewnikiem wżerał. Brawa dla niego! Co prawda w dziurawych ciżmach przylezie, ale będzie, będzie. Zatem, moi drodzy, tako też... Panie, jak ci na imię? Krzyknij do mnie. Wielkie brawa dla Kacpra! Witajcie, panie. Kacprze, a co ty, dzisiaj śledzia żarłeś? No dobra. Zatem, moi drodzy, tako też dzisiaj Kacper zaprezentuje nam sylwetkę władcy lokalnego, bowiem w dawnych czasach ten, których rycerzy pod chorągwią swoich zrzeszał, był to właśnie owy władca lokalny. Ale panie, wie ta jak się rządzi, czy nie bardzo? Nie wiesz jeszcze, to cię dzisiaj przyuczymy. Zatem w przód, nasz władca lokalny powinien odpowiednio dobrze wyglądać na bogatego i zamożnego. Zatem Wojciechu, poprosimy czerwoną suknię. Panie, ubierze ta się w suknię? W domu też się ubiera ta w suknię, czy nie? Kacprze, ubieracie się w suknię? Bowiem dzisiaj oczywiście suknie i sukienki przeznaczone są dla kobiet, ale w dawnych czasach to właśnie mężczyzna również ubierał się w suknię. Nazwa ubrania tego wzięła się stąd, że ubiór ten zrobiony był z grubej wełnianej tkaniny, czyli właśnie w suknię. Panie, wyciągnijcie łapy, jak będzie ta rządzić? Tutaj masz otwory. O, zacnie, zacnie. Brawa jeszcze raz wielkie dla niego, dla otuchy. Ale, moi drodzy, tako też władca lokalny składał przysięgę swojemu królowi w obecności biskupa albo kogoś ważnego. Tako też wtedy, panie Kacprze, klęknęlibyście na jedno kolano. Teraz klękać nie musicie, bo może bąka nam nawet zadka wydusicie. Ale tako też złożyłbyś, panie, wtedy ręce jak do pacierza i modlitwy i ofiarował swoją służbę oraz wierność królowi. On wtedy by, panie, twoje ręce do góry podniósł, powiedział, że przysięgę tą przyjmuje, a następnie prosto w usta, mua, by cię ucałował. Bowiem w dawnych czasach pocałunek był to symbol tego, że przysięga z ust do ust przechodziła i pieczętowana była pocałunkiem. Dlatego i dzisiaj w dniu weselnym małżonkowie, czy to w kościele, czy w urzędzie stanu cywilnego, właśnie swoją przysięgę właśnie pocałunkiem pieczętują. Ale przecież nikt by, panie, nie widział, że codziennie się całujecie z królem. Całowaliście się z królem, czy nie, jeszcze nie. Zatem, tako też dostałbyś złoty łańcuch, bowiem łańcuch ten był symbolem tego, co nierozerwalne na ziemi być powinno, czyli słowo honoru, które dawał władca lokalny swojemu królowi. O, zacnie, panie, i no tym do tyłu, panie, dajcie. Dobra, zatem, tako też mamy już naszego władcę lokalnego, ale władca lokalny w dawnych czasach, moi drodzy, nie na tronie zasiadał, jeno na stolcu. Zatem, panie, zasiądźcie sobie obok naszego rycerza na stolcu. Teraz, panie, możecie wytknąć palec grzebalec i rozkazy wszystkim zadawać. Jo, wieta? No to w przód, kogo wytypujesz? O, ty, dzisiaj ty, pani, będziesz mi śmierdzące skarpety prała. A co? A tamten z chaboszczaka mi zacnego upichci. A dlatego będziemy mieli zadanie specjalne. Jesteś gotowy, panie? Jesteś? To łajno z latryny będziesz władcy wynosił. Zatem wielkie brawa dla naszego władcy lokalnego! Ale, moi drodzy, tako też, żeby władca lokalny mógł swobodnie i bezpiecznie rządzić, potrzebował ze sobą ludzi, którzy u pasa miecze nosili. Czyli kogo? Rycerzy, zacnie pani. Zatem, jak myślicie, drodzy goście, czy rycerzy w dawnych czasach było dużo czy mało, niewiele? O, tak na bajkach czy filmach widzimy, ale nie każdy, kto nosił miecz w dawnych czasach, od razu był rycerzem. Zatem, Wojciechu, wytypuj jednego dla nas, który zaprezentuje to, kogo w dawnych czasach było najwięcej. Ten w czapie, w czerwonej. O, tą bierzesz, panie? No dobra, to brawa dla niej. Wielkie brawa. Witamy króliczka na scenie. Jak ci, króliczku, na imię? Wielkie brawa dla Bianki! Cześć, panieko. Cześć. Ale, moi drodzy, ja mam na imię Artur, tako też pani... Co tam? Zacnie pani, ale na razie zaprezentujemy to, kogo w dawnych czasach było najwięcej, bowiem wcale rycerzy ich najwięcej nie było. Dzisiaj Bianka, moi drodzy, zostanie wieśniakiem! Zatem wielkie brawa dla niej!
Ano właśnie, to w dawnych czasach wieśniaków było najwięcej i nie znaczyło to nic obraźliwego, bowiem znaczyło tylko tyle, że człowiek taki żyje na wsi. 80 osób na 100 w dawnych czasach to właśnie wieśniacy. Jak pani myślisz? A nie możesz pani w tym zostać, będziesz bezpieczniejsza. Chcesz to ściągnąć, to zaraz mój Wojciech ci pomoże. Zatem podejdź do Wojciecha, on ci dopomoże. Zatem, tak o też, przytrzymam tutaj. Zleziesz pani? Przez czerep przeszło? Jo, brawa dla niej, a co? Zatem, drodzy goście, tak też mamy już naszą wieśniaczkę, ale prawda jest taka, że to, co nam się wyobraża, że każdy chłop, który żył na wsi, był zupełnie biedny. Ten to jest robotny wielce, widać do roboty, pani się garniesz, jo? A siły macie? Napnij bicepsa. No dobra, mój chomik ma większe, ale damy radę. Brawa dla Bianki! Tak też, moi drodzy, nie każdy człowiek, który żył na wsi, był zupełnie biedny, bowiem przeciętny chłop pańszczyźniany, który codziennie pracował dla swojego władcy lokalnego, żeby ten świniaczki i propsiaczki do bebzuna mógł chować, tacy wieśniacy i chłopi zbyt dobrego losu nie mieli. Ale jeśli ktoś na wsi robił jakieś rzemiosło, wie ta ludziska, co to rzemiosło, czy nie? Widzę wasze czerepy, tylko ślepie od na mnie, nikt nie kiwnie. Wiecie? Jo, pani, bardzo dobrze. Jest to praca naszych rąk, tak, ażeby stworzyć jakieś przedmioty. Garnki, talerze i wiele innych. Tacy ludzie na wsi mieli zdecydowanie lepiej. Ale zwykły chłop pańszczyźniany tak też zbyt dobrego żywota nie miał. Pani, mięcho wżerać lubi, ta? A, cieszy się wielce. Zatem, moi drodzy, tak naprawdę ludzie, którzy żyli na wsi w dawnych czasach, jadali zazwyczaj dwa razy do roku jedno mięso, czyli na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc. Dnia każdego pani jadłabyś zupę zrobioną z rzepy, kalarepy, marchwi oraz cebuli, maczałabyś w tym duże ilości chleba, a następnie już od 7 roku życia pani codziennie garniec wielki piwska byś żłopała. A co? W dawnych czasach ludzie od małego dziecka pili piwo, bowiem miało w sobie niewiele alkoholu, zaledwie 0,5%, ale dzięki temu nikt nie chorował, bo woda w rzekach zazwyczaj była bardzo brudna, dlatego ludzie starali się owe piwo pić, ale wyglądało i smakowało zupełnie inaczej niż te nasze dzisiejsze, bo jadło się to z talerza, dużą łyżką, jak płatki śniadaniowe na mleko. Było gęste, gorzkie, a w środku pływały różne farfocle, które można było zeżryć i bebzun se napasić. Zatem wielkie brawa dla naszej Bianki! Możesz pani zasiąść sobie obok naszego władcy lokalnego, tylko go nie podrywaj. A zatem, moi drodzy, teraz na przykładzie Magdaleny opowiemy sobie, jak w dawnych czasach ubierała się przeciętna kobieta. Na samym początku na swoje nagie ciało zakładała długą białą koszulę. Ta koszula była jednocześnie, pani nie aż tyle się rozdziewaj ta, ale tak też koszula taka była rodzajem pryszniców w dawnych czasach, bowiem ludzie mieli obowiązek w mieście chociażby Toruniu, Gdańsku czy Elblągu myć się dwa razy do roku, ale zazwyczaj człowiek w wodzie mył się raz na miesiąc albo raz na 3 tygodnie. Taką koszulę po całym ciężkim dniu pracy ściągano, wycierano tam, gdzie wszędzie nieładnie pachniało, śmierdziało i brudnym było, a następnie taką koszulę oddawano do prania. Ludzie do wody niezbyt często wskakiwali, bo z łatwością mogli zapaść na zapalenie zatok albo chociażby na zwykłe przeziębienie, które nawet ludzi do śmierci mogło doprowadzić. Dopiero na to kobieta zakładała suknię. To jest akurat suknia wierzchnia. Była dosyć gruba. Im była dłuższa, im bardziej kolorowa, tym człowiek w dawnych czasach był zamożniejszy i bogatszy. Ale co więcej, kobieta w takiej sukni nie miała żadnych kieszeni, dlatego wszelkie przydatne akcesoria wieszano chociażby na pasek. Nożyk, sakiewka, kaletkę albo inne drobne elementy, takie jak chociażby scyzoryk do dłubania w zębach i w paznokciach, żeby zawsze czystymi były. Ale w dawnych czasach, jeśli kobieta głowy swojej białą chustą nie zasłaniała, znak tego, że była niezamężna. Jeśli ktoś swoją głowę białą chustą zakładał, stąd też określenie białogłowa, czyli kobieta, która męża już miała. Zatem wielkie brawa tym razem dla naszej Magdaleny. No dobrze, i czas na to, ażeby opowiedzieć sobie, kim w dawnych czasach owy rycerz był. Bo nie każdy, moi drodzy, kto nosił miecz albo broń, od razu był rycerzem. Teraz zadam pytanie wam, gawiedzi. Obaczymy, czy ktokolwiek wiedzę w czerepach mieć będzie. I uwaga, w dawnych czasach, a i wiesz pani, jaka jest odpowiedź na pytanie? No to za chwilę się zgłosicie. Bo, moi drodzy, w dawnych czasach
Czyli w czasach rycerskich, średniowieczu, trzeba było mieć coś, czego nie można kupić, nie można zrobić, nie można tego ukraść, ani nie można tego dostać. Po prostu trzeba było to mieć, żeby kiedykolwiek zostać rycerzem. Czy ktoś z was gałgany będzie wiedział, czy nie? Ten niech mówi. Krzyknij, panie, głośno. Nie, a panie, zacnie, brawa dla niego, chodzi właśnie o herb. Zatem, panie, gotowi jesteście dzisiaj, by stawić czoła nam? Nam trzem naraz, nie ma problemu. Wielkie brawa dla kolegi, chodź do nas, chodź, śmiało, śmiało. Zatem, śmiało, panie, do nas na scenę. A teraz zaprezentujemy, moi drodzy, to, jak rycerz do boju się sposobił. Ponieważ rycerz tylko do boju uzbrojenie zakładał. Witajcie, panie, jak ci na imię? Ignacy. Zatem Ignacy, zostaniesz dzisiaj człowiekiem, który sprawdzi, ile taki rynsztunek ważył. Bowiem na samym początku, zapraszamy Adrianie do przodu. Rycerz w XIII wieku, a i później też, na swoje ciało musiał założyć ten gruby kaftan, taką kurtkę. Jest to przeszywanica. Dopiero na to można było założyć zbroję metalową, czyli kolczugę. Teraz, Wojciechu, poprosimy kolczugę. Panie Ignacy, śniadanie żarliście, gruchówkę też, czy nie? Nie, a chociaż ciastko jakieś? Teraz, panie Ignacy, będziecie musieli podnieść, poczekajta, najpierw w dół, zobaczymy, czy da radę podnieść. Zatem, panie Ignacy, poczekajta, czekajta, panie, będziecie musieli w dwie ręce, ponad głowę to podnieść. I no, obiecaj, że nikomu ze strachu bąka nie puścisz, bo Michał zaraz zaśnie, panie. Zatem my wszyscy dla Ignacego wielki doping, a Ignacy do góry kolczuga. I raz, raz, raz. Ignacy, 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 jeszcze trochę, Ignacy, Ignacy. O, uznajmy, że było, brawa dla niego wielkie. Zatem teraz przymierzymy z wierzchu taką kolczugę, ponieważ ważyły one między 8 a 20 kg. Ta jest taką przeciętną i waży mniej więcej 14, o, Ignacy nawet wlezie, łapy do góry, panie. Oczywiście nikt takiej kolczugi na gołe ciało nie zakładał, ale teraz zakładamy, żeby Ignacy sprawdził, ile coś takiego ważyło. Moi drodzy, kolczugi takiej w żaden sposób, w ten sposób przeciąć się nie dało. Przy bardzo mocnych uderzeniach w ten sposób pod spodem był ten gruby kaftan, który amortyzował każde uderzenie. Zatem, panie Ignacy, dajecie radę? Tak. No, to zacnie. To teraz, panie, 50 przysiadów i 20 pompek. A my doping dla niego. Oczywiście wielkie... Nie, pani, to tylko żarty były. Zatem wielkie brawa dla Ignacego. Może ta rozebrać naszego pachołka na boku, ponieważ teraz, drodzy goście, chcemy powiedzieć o tym, że zbroja taka... O, i zacnie wylaz, zacnie, panie. Teraz nie będzie tam musieli się po tym myć, bo to tylko rdza. Zatem, tak też, moi drodzy, zbroja na przestrzeni czasów mocno się zmieniała. Rycerz nie zawsze tak samo wyglądał. Na początku, w XIII wieku, prezentował się tak jak pachołek Giermek Adrian. W ten sposób rycerz mógł stawać do boju. On ubrany jest na modę wschodnią, tak jak na Mazowszu do boju stawano. Ale w czasach bitwy pod Grunwaldem rycerz uzbrajał się w pełną płytową zbroję, taką jaką ma na sobie Giermek Michał. Ano w dawnych czasach ten, który podawał broń, miecz oraz zbroję dla rycerza, to żaden Giermek, tylko pachołek. Giermek to szlachetnie urodzony człowiek, który ramię w ramię z rycerzem do boju stawał. A teraz, drodzy goście, po tej krótkiej prezentacji chcemy was zaprosić na tę ziemię ubitą, czyli na trawę, bowiem tam zaprezentujemy wam krótki pojedynek. Jesteście gotowi? No dobrze, zatem zapraszamy obok tych krzaczków, a my zaraz do was dostąpimy. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że rycerz jeden drugiego zazwyczaj na polu bitewnym nie zabijał. Starał się wziąć go w niewolę, bowiem na tym najwięcej pieniędzy zarobić można było. Zatem Magdaleno, zaprowadź tam i naszego władcę lokalnego oraz naszą wieśniaczkę. Zatem zapraszamy wszystkich tam pod karyliony, ponieważ tam za chwilę zaprezentujemy krótki pojedynek dla was, drodzy goście. Co robimy? Dobra? A zatem ludzie i ludziska oraz wy goście szlachetni, kraj i strzelców. Ja mistrz żartu, bitkę tą zapowiadać będę.
bowiem, jak rzekłem, prawo miejskie w mieście Toruniu nakazywało to, by kąpiel dwa razy do roku wziąć. Tako też Giermek Michał, który 3 lata temu do miasta Torunia przybył. Od tamtej pory pani ani razu nóg swoich nie umył. Nie czuła się z daleka? Czułam. Czułaś, a to może moje pani nie wywietrzone. Zatem tako też. Michał, jako dzisiaj sąd Boży czynić będzie, rzeknij, co masz na swoje usprawiedliwienie? To kłamstwa i kalumnie, nogi myłem. Dobrze, dowiodę tego. Niewiasta się cieszy, pewnikiem chciała teraz powochać. Jak wygram, to powochasz, no pan. Zatem przód, bój pośle pachołka mojego Adriana. Jeno, spraw się tym razem, kubo żłopie. Tak o też, poczynajmy. Poczekaj tam. Czy ty, władco lokalny, zezwalasz na to, ażeby oni dzisiaj bój w twym imieniu toczyli? Zezwala! Zatem poczynajcie! Walka! 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 Wojownik, to twoja babcia lepiej tańczy niż ty. Dawaj do mnie i wstawaj. Następnym razem tyle piwska nie żło. Zatem, teraz ja się z tobą rozprawię. Szlachetni goście, gotowi jesteś to? A ty, gotów jesteś? Artur, Artur, Artur! Na imię? Danuto! Nie spodziewałaś się tego, ale wygrałaś Michała! Jest pół! Wielkie brawa dla Danuty! Pani, teraz będziesz musiała... Nie! Będziesz musiała... No, masz bluty w nosie, że nie czujesz? No nie był! Będziesz musiała go do Wisły wrzucić i go obryć. A zatem, szlachetni goście, bardzo serdecznie dziękujemy za tą krótką opowieść oraz za ten pojedynek. Cały czas zapraszamy do naszego stanowiska, gdzie pamiątkową monetę można wybić sobie za symboliczną cegiełkę, którą państwo możecie tutaj nabyć. Co więcej, można u nas wykonać również świece z wosku pszczelego. A zatem wielkie brawa dla naszych aktorów! I my, mistrz Artur, ze swoją kompanią mistrza Artura serdecznie dziękujemy i kłaniamy się nisko. Yeah.
skręconych w dół. Nie oddychaj, pauzę zrób. Pan reżyser sto pomysłów ma. Stój, poczekaj, przerwij, bo taka barwa to nie to. Zaczynamy, cisza, próba trwa. Oczy zamyka, ucieka. Na wielkiej scenie jestem baskula. Śpiewam i tańczę, mój teatr jest wielki. A skrzypek gra pięknie i kocha mnie tak. Śpiewam i tańczę jak dobrze i lekko. Za sceny ktoś szuka i daje. Powtórzymy jeszcze raz, a ja wiem, że i tak będzie źle. Oczy zamykam, uciekam. Na wielkiej scenie jestem blaskula. Śpiewam i tańczę, mój teatr jest wielki. A skrzypek gra pięknie i kocha mnie tak. Śpiewam i tańczę. Dobrze i lekko. Za sceny ktoś szuka i daje mi znak. Dzień dobry, chciałbym powitać Państwa w imieniu kierownictwa tutejszej komendy i pozdrowić i od razu zaprosić na pokaz psów służbowych tutaj z naszej komendy. Myślę, że pokaz będzie bardzo ciekawy, spodoba się. Chciałbym życzyć wszystkim wesołe zabawy. Dziękuję. Więc otwieramy sobie skrzyneczkę. Zamykamy. I mamy taką symulację. Mamy zgłoszenie, że mamy podejrzany bagaż. Na miejsce przyjeżdża piesek pod kątem ujawnienia środków materiałów wybuchowych, tak? Więc zapraszamy Krzysztofa. Pan ma na wyposażeniu dwa pieski, właśnie jednego patrolowego. I to jest druga suczka, właśnie na materiały wybuchowe o imieniu Messi. Oczywiście zawsze pieska przewodnik musi przygotować. I teraz zobaczcie Państwo, ile zajmuje czasu pieskowi, a ile oczywiście jeszcze szacujemy ryzyko, że może przy otwarciu detonacja, tak? Tutaj no niestety piesek nam ratuje nasze życie. Piesek dokładnie obwąchuje całą skrzynkę. Zobaczcie Państwo. I dlaczego piesek po przewąchaniu skrzynki zawarował, czyli nie dotyka tej skrzynki, tak, żeby nie doszło do wybuchu niekontrolowanego, czyli waruje, informując przewodnika o tym, że jest ładunek. No i oczywiście dla pieska nagroda to piłeczka. Dla tej piłeczki piesek robi wszystko. Widzicie Państwo, zajęło to naprawdę nawet nie pół minuty, prawda? A my byśmy podeszli i się zastanawiali, raz, że strach, dwa, że nie wiadomo, co robić, więc taki piesek jest naprawdę przydatny. Zobacz, jaki dzień. Polecenie trzeba, jak wtedy się szukał. Na piesek nie ma prawa reagować na ani kuki, ani na dymy. Nie ma tam nikogo. Przepraszam, można co odejść, bo będzie głośno. Proszę, nie spieszę.
Patrz, on nie może prawa, nie ma prawa się cofnąć. Policja, stój! Odrzuć sikierę! Trzymaj jej, muszę. Odrzuć pałkę! Odrzuć bożyca! Super! Co mi zrobić? Stój, połóż się na ziemi! Nic nie zrobię! Połóż się na ziemi, bo użyję psa! Odejdź tym kurzem stąd! Bo puszczę psa! No to dobra! Puszczam, bierz to raz! Hej! Ja. Nie ma prawa zrzucić, tak? Ale trzeba. Ja nie mogę. Rozumiesz? No. Ujej, nie. Zły. Nie zły. Milowe zęby. Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek serce i dwie ręce miałeś. To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś. I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni, bo one dają wciąż tak, jak dawały. Więc w swoje ręce weź mnie, o Panie, jak dar, bo Twój jestem cały. Daję Ci serce swoje, Panie, daję Ci siłę. Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek serce i dwie ręce miałeś. To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś. I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni, bo one dają wciąż tak, jak dawały. Więc w swoje ręce weź mnie, o Panie, jak dar, bo Twój jestem cały. Daję Ci serce swoje, Panie, daję Ci silne ręce moje, dodawaj siłę. Thank you.
Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadziejo moich próśb. Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los i wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie Ave pieśń, niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć. Niech nigdy nie ustanie pozdrowienia we moc. Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź. Ave Maryja, woła cały świat. Ave
Chrystusa, my Cię prosimy o łaski pełna, ufamy Ci, ześlij nam Syna w komunii świętej, bo bez Chrystusa już pełni łaski Twej. Tak jak broniłaś Ty jasnej góry, tak przed szatanem dziś obroń mnie i miłosierdzie okaż swe Matko, abym z Chrystusem na wieki żył. O Maryjo, Maryjo, Matko ludzi, o Maryjo, Królowo ziemi tej, niech modlitwa żarliwość w nas pobudzi. Dziś jesteśmy już pewni łaski Twej. Boże, powołałeś mnie. Boże, Ty wezwałeś mnie, Ty pragniesz mnie posłać, bym głosił słowa te. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie swe ręce. To ze szczęścia dusza ma śpiewa słowa te. Boże, na wezwanie Twoje daję Tobie serce me. Boże, nie mogę zrozumieć miłości, którą dałeś mi. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie swe ręce. To ze szczęścia dusza ma śpiewa.
Dziękujemy. Co jest najważniejsze? Jak w uczniowskim zeszycie jakieś trudne zadanie, takie dziwne jest życie, wielki znak zapytania. Co jest najważniejsze? Co jest najpiękniejsze? Co prawdziwe, jedyne, największe? Za co warto życie dać? Co jest najważniejsze? Co jest najpiękniejsze? Co prawdziwe, jedyne, największe? Za co warto życie dać? Każdy musi odnaleźć swoją własną odpowiedź. Tylko ten jest szczęśliwy, kto dowiedział się raz, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać. Noszę krzyżyk maleńki, jak przyjaciel jest ze mną. Tylko jedno spojrzenie i na pewno już wiem, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać. Kochać co dzień od nowa, kochać co dzień goręcej, zawsze być blisko Boga, razem z Nim iść przez świat. To jest najważniejsze, to jest najpiękniejsze, to prawdziwe, jedyne, największe, za to warto życie dać. To jest najważniejsze, to jest najpiękniejsze, to prawdziwe, za to warto życie dać. Dziękujemy.